Hej, jojcze, witajcie ze Masza, to jest kolejny odcinek z Inwori. Słuchajcie, od ostatniego odcinku zmieniło się bardzo dużo, już pewnie na pierwszy widok widzicie, co się zmieniło. Oczywiście nie level, nie misje, czyli punkty zasług, tylko oczywiście w punktu mamy coś tam, jakiś zalążek, początek, kurde, kolorowych pereł. Słuchajcie, no zrobiłem 90 z 90 przepustek Pendragona, zrobiłem przepustki. Dzisiaj wam właśnie przedstawię te dwa dungeony, czyli też Pendragona, przepraszam, zostawiłem na jedno wejście i jedno na proch z naturą. I wam pokażę po prostu, jak to tam wygląda, jak ja sobie te perły dropię, jaki jest drop z tego. I oczywiście dzisiaj, słuchajcie, bo przez ten exp i tak dalej, nazbierało mi się dużo skrzynek Invori, aż 900. Otworzymy to, bo mi się przydadzą takie rzeczy, na przykład jak zielone roski, bo mi się kończą i tak dalej. Czy tu się coś zmieniło na tej stronie, w jakim punktu? Nie. Tutaj widzicie, ile mam perły, prawie po 200 z każdego. Nawet tych złotych, jednych z najdroższych, mam 220, aż się dziwię. I tak to wygląda. Czyli dzisiaj pokażę wam dungeony i drop z bossów, tych najlepszych praktycznie. I teraz wam pokażę resztę dropu. Resztę dropu wam pokazuję, uwaga, i to jest wszystko z tych bossów Pendragonów, gdzie ja chodziłem. Dodatkowo z Pendragona dropi. Z mobów, bo trzeba tam bić, tradycyjnie sztabki, to nic nowego. 40 skrzyń Pendragona dropnęło, bo 40 razy na nim byłem, czyli 80 przepustek w sumie, tak? Bo dwie przepustki bierzesz za każdym, dobra. Czyli 80 razy byłem na Pendragonie. Zrobiłem 422 bryły złota, które sobie teraz doładuję, czyli razy 2 kk, to macie 844 miliony. Jep, miliard jest, zawsze wpadł. Zawsze mogę więcej przepustek kupić. Zaczarowane kufry, to jest ulepszacz, tego mi dropło 150 sztuk, 10 sztuk za 20 kk spokojnie pójdzie, bo to jest potrzebny ulepszacz. Pajęczy klejnot mniej potrzebny, 20 sztuk za 10 kk, jak hurtem to pójdzie. Kryształy to są do biżuterii, te kryształy są też gównowarte, ale skamieniałości trochę dropło, bo aż 80 z 80 bossów, no to praktycznie po 3 sztuki dropi, kufrów po 5, pajęczych też po 5. Tak więc 10 skamieniałości za 40 kk się sprzeda bez problemu, więc to zawsze grosz przy duszy jest. Szmaragd jest gównowarty, broszurki gównowarte. 3 owoce po 7,5 tysiąca mi dropły i 2 po 4,5 tysiąca. Ale słuchajcie, z tego bossa dropi po 2 sztuki zakręconych pierścieni i mam już tego 55 wydropione. Więc dodatkowe pieniążki, tak? Jeszcze perły, ale to perły akurat to nie jest tyle perły mi je dropo, bo to też kupiłem taniej na mieście. Tak więc to wszystko będzie na sprzedaż. Dzisiaj także otworzymy skrzynię Pendragona, ale zaczniemy od Invori. Słuchajcie, ja was nie będę męczył, bo te 900 będę kurwa klikał przez 3 godziny pewnie. Tak więc po prostu otworzymy ze 100 i zaraz zrobimy pauzę i będziemy lecieli dalej. Czyli jakie plany na dzisiaj na odcinek? Będzie prawdopodobnie może dłuższy odcinek. Widzicie, weszliście w film, to wiecie ile ma. Otwieram dzisiaj skrzynki Invori, skrzynki Pendragona, z których może nam wypaść sygnet warty 600 kk, miliard, 2 miliardy, zależy jaki wypadnie. Pokażę wam te dungeony i ulepszać na razie nie będziemy, ja sobie będę zbierał, to wam powiem i tyle. Będę sobie zbierał te perły i dopiero jak będziemy mieli więcej, to będziemy ulepszali. Jeżeli chodzi o ekwipunek, podjąłem decyzję, że będę na razie robił tylko miecz, zbroję i kolczyki, nic więcej. Chociaż z tego co słyszałem, to jest tak strasznie trudno to i tak robić, że nawet nie wiem czy uda mi się jeden item do 220 zrobić, bo ja mam czas ograniczony na tym serwerze i niedługo ten let's play musimy kończyć. A więc jeżeli ekwipunku nie wbije tak jak chciałem, znaczy oczywiście nie mówię o całym, mówię o tych trzech itemach najważniejszych, co daje dużo luda. Żeby później wam jakiś może PvP odcinek pokazać, zobaczymy jak to będzie. Bo ja czasu nie mam grać, słuchajcie, bo niedługo wyjeżdżam za granicę też do pracy i ja nie mam czasu, żeby dropić kurwa przez 3 miesiące jakieś ulepki, tak? Czyli w postaci 1000 pereł kolorowych. Tak więc patrzcie, dungeon ten z szponów Pendragona robi się 4 minuty, ja już mam taktykę na to. A ten drugi z prochu, ten droższy, tam jest lepszy drop oczywiście, ale robi się go 10 minut do 12, to zależy jak to, jak ja się trochę opierdzielałem, to 12 robiłem, nie? No 10 minut tak czy siak, ja oczywiście całego nie będę pokazywał, tylko może ten 4-minutowy pokażę wam cały, bo to się szybko robi, a później ten proch z cięciami wam pokażę jak to wszystko będzie wyglądało. A w sumie patrzcie, nie musimy robić przerwy do skrzyni Invori, bo zaraz otworzymy. Tak, mógłbym też to sprzedać, wam powiem, ale to jest gówno warte, tyle wam powiem. O, patrzcie, już dropią na kolejną stronę. No bo tu te płotki i tak, takie straty taty. Jedną oczywiście sobie zostawimy, żeby nam się później stakowało. Rękawiczki będę miał, fajnie, słuchajcie, bo te rękawiczki według mnie mają większe i lepsze zastosowanie. W sensie bardziej na plus to nam wychodzi. Znaczy, lepiej się z tym dropi. Może tak, może ona bardziej lepiej działa, nie wiem.
Ona jest tylko na 30 minut, ale według mnie ma lepsze działanie niż te na 2 godziny, czyli te są lepsze na 30, takie mam wrażenie. Może tamte są zbugowane na 2 godziny. Tak doszliśmy do wniosku z kumplami z gildii, z boomem i tak dalej, tak więc nie wiem jak to naprawdę jest. Dobra, zaspamy te skrzynki. Zaraz otworzymy te pendragony. Boże, jeden sygnet, proszę jeden sygnecik dla siebie albo na sprzedaż. Chociaż wolałbym na sprzedaż, żeby przepustek więcej kupić. Chociaż trochę kasy mam, zaraz wam powiem co mi dropło z Demery, którą zabiliśmy. Czy wy to wiecie? A wiecie chyba, bo w ostatnim, czekajcie. Dobra, zobaczymy ile czego dropło. O kurwełe. Uluju. Tu mamy błogosławieństwo smoka 150 dropło. 56 tego, bo to zużyłem akurat. Punkty IP sobie wszystkie zażyjemy, to jest tylko 20. I tak. 154 bilety na loterię dropy, bo praktycznie ich nie miałem. Dropu 120, mamy 120 demonich pieczęci, a miałem 50, to 70 dropnęło. Widzicie, potki, środki, to zaraz wszystko postakuje. Gówniany kręty klucz, szkoda tego sprzedawać w ogóle, szkoda miejsca w sklepie, bo teraz wam pokażę mojego shopa, to padnie ta. Szczerze mówiąc. Dobra, ja sobie to zaraz uporządkuję. Nie będziemy otwierali 40 pendragona. No, zobaczymy co za śmieci z tego mogą dropnąć. Ja uporządkuję ekwipunek i zaraz otwieramy. Kurwa, będzie się działo. Dobra, wracamy. Słuchajcie, jeszcze co dropu, bo ja dalej nie powiedziałem. 72 niebieskie eliksiry 60. 112 praktycznie rosek zielonych, więc dobrze, bo tego bardzo potrzebuję. 300 pośpiechu, jakieś tutaj medale gówna. To jest nam niepotrzebne, to się wywali na ziemię. Te fioletowe, to też zawsze se klikam, bo zawsze więcej na trucie i tak dalej. 40 pendragona przed nami. Tu sobie jeszcze ułożę tylko tą szkatułkę. Cyk, siedzi. I wam powiem tak, jeszcze 41 owoców rangi. Ja myślę, że to sprzedam, bo to mi bez sensu. 41, dobra, zażyję sobie. Nie wiem ile to mi da, gówno pewnie, ale no. Miałem 110 tysięcy, a mam 125, bez sensu. Dobra. No dobra, co później wam powiem, bo mam za dużo do powiedzenia, bo za dużo się działo od ostatniego odcinka, wam powiem. O, tu jeszcze nie postakowałem, ja pierdzielę ile tego jest. Dobra, otwieramy te pendargony i doszedłem do wniosku, żeby długich odcinków nie robić. Dzisiaj wam tylko pokażę dungeon, a w kolejnym będziemy ogarniać resztę. Tak więc otworzymy te 40 pendragona, ale ja chcę być zadowolony z dropu i tak dalej. Wiecie co chcę zrobić? Chcę zrobić coś takiego, żeby mi na pierwszej stronie dropu nie wywalało, bo później się nie odnajdę, nie będę wiedział w końcu co mi wypadło. Żeby na jedną stronę mi wszystko wrzuciło, czyli tu na drugą. Te rękawiczki sobie dam tu, bo później do depo to wrzucę. I zobaczymy, na tej stronie będzie drop z tych 40 tych. Kurwa, zobaczymy, czy mi szczęście dopisze raz chociaż. I chcę ukryć czat póki co. Czat, linia czatu ukryj, dobra. Otworzymy 40 pendragonów, zobaczymy. Nie wiem jaka jest szansa, ale mała. Tak czy siak, bardzo mała, no ale zobaczymy, mamy 40 tych szkatułek. Mógłbym je równie dobrze sprzedać za pewnie duże pieniądze, jak mam taki hurt tego, no ale zobaczymy, tak. Patrzymy co nam dropło. 11 pazurów, gówno, 4 rubiny jedynie to jest warte, 300 kaka w yangach, 2 przepustki dzwonu przeznaczenia. Dobra, czyli to sel, to śmietnik, bo to tylko po 2 sztuki to mi się nie opłaca trzymać, wam powiem. Śmietnik, to sobie zjemy od razu. Jeden rubin jest warty ponad 300 milionów, przepraszam. To będę miał na sprzedaż także. Powiem wam, że mam tyle na sprzedaż teraz, co ja tam wywaliłem. Myślałem, że to... Te rubiny są drogie, naprawdę, więc to jest duży plus. Ale kurwa, no sygnetu nie ma, no. Why? Zobaczymy jeszcze, co nam dropło z czatu. Z linii czatu. Info. A, owoce światła jeszcze nam dropy. Patrzcie, więcej owoców mamy rzeczywiście. Czekajcie, tak. Co nam tutaj mogło podropić? A, jeszcze perły nawet dropiły. Patrzcie, trochę 5 złotych. 5 zielonych. 5 sztuk lorda. Owoce, dzwonki. Perły, magiczne kamienie, kurwa. Po prostu sram tym wam powiem. Bryłka, szmaragdy. Takie tam duperele, widzicie, no. Tak, ale dobrze, że to dropło i to, bo to będzie trochę hajs. Dobra, widzimy się za chwilę.
Dobra, wracamy, zaczniemy od dungeonu Szpon Pendragona. Znajduje się on w Czerwonym Lesie, dokładnie tutaj w tym miejscu. Klikamy na strażniczkę Arena Pendragona, ona coś tam nam opowiada. 195 poziom, 2 szpony, chce zabić Pendragona. Wchodzimy, ja to robię, wam pokazuję zaraz. Wszystko, że się odpaliłem tutaj trochę. Właśnie, jak mój sklep wygląda, już wam pokazuję. Tyle mam w nim itemów, no jest to dużo naprawdę. Kasy jest tutaj, powiedzmy, w tym sklepie. Patrzcie, że szkatułek tu tego, te rubiny przed chwilą wystawiłem, perły, dziesiątki, wszystkiego po prostu. Tu patrzcie, patrzcie, ile biletów, wszystkiego, kurwa, te IP. Pokupowałem taniej, sprzedaję drożej, po 150 kaka, 140 nawet kupowałem. Szkaty ripa, stówę, tu 160, kurwa, jak to sprzedam, to będę miał, powiem wam, dużo mamony. Nie wiem, ile, nie chcę wymyślać jakiś kłód. 3 miliardy w banku, 1, 2 tutaj. Myślę, że 10 miliardów będę miał, jak to sprzedam jeszcze, nie? 10 miliardów zawsze w kieszeni, nie? I robimy tego Pendragona, ale słuchajcie, używamy tutaj czarnego orka. Tylko najpierw pas założymy. Włożyłem fioletowe brylanty, żeby mieć jeszcze 10 więcej na potwory. I zamieniamy się w czarnego orka. Jak przypominam, że cały czas mam psy. Tak więc nie widzę mobów tutaj, ale smoka Pendragona całego zobaczycie. No i odpalamy się i lecimy. Dlaczego czarny ork marmur jest lepszy? Na początku musimy w ogóle wydropić do tych posągów klucze, jak w DT. Tylko one szybciej dropią, nie? Jak trzepiemy, oczywiście całe spoty. Po to mam zawsze w pogotowiu błogosławieństwo życia, żeby sobie szybko cyknąć helta. Dobra, idę tam na większy spot, bo tu się zanim zrespi, to obejdę. Wam pokażę, jaki mam schemat otwierania też tych posągów, bo jest ich 6 ogólnie, po 3 z każdej strony. Coś wam mówiłem i zapomniałem, teraz mi wypadło z głowy. O, widzicie, to jest taki moment, że czasami muszę kliknąć to błogosławieństwo życia, żeby do fulla się uleczyć. No, zdarza się i najlepszym. Heh, najlepszym, kurwa. Chciałbym. Mamy już jeden klucz. Wszystkie klucze w 3 minuty idzie wydropić. Jak bijemy spoty, bezproblemowo. Teraz drugi dropny. Mamy drugi. 4 minuty na dungeon, jak się nie opierdzielam, nie? Tylko robię tak naprawdę OPO, jeszcze weekendowe skrzynki dropią, jak fajnie. Więcej pieniędzy. Dobra, idziemy, otwieramy one. Przewrócił się. Idziemy, drugi. Drugi z czochrany. Teraz pod do mnie dochodzi, klepię go, teraz pójdę tamten trzeci. Zaraz ogarnąć. No jeszcze będę miał 3 staki po 50 na biletów w loterii, więc jeszcze więcej hajsu. Jeszcze niedługo będziemy ekspili w kolejnym odcinku, pewnie do tego 210 w końcu. Cholera, mam tyle na sprzedaż, żebym musiał 2 sklepy offline wystawiać, wam powiem. Serio, śmiejta się. Nie myślałem, że kiedyś będę miał tyle itemów w ogóle, nie? A to naprawdę nie ogarniam. No po tym spocie myślę, że jeszcze jeden może wyleci. To jest tak ustawione, wam powiem. To dropi na przykład co 50 mobów jeden kluczyk, nie? Tu nie jest, że kiedy wam dropnie, to se dropnie, jak w DT. Na WW na przykład, na tym serwerze. No i lurujemy i po tym spocie będę miał na bank jeden kluczyk, to ten otwieram. Dawać mi klucz, jest klucz. Sięgnę? Nie sięgnę. Ulala. Jest ta morena, uleczę się. Teraz drugi drop, nie od razu. Będzie dobrze. O, zamknąłem ten jednak, dobra, good. Lurujemy. Wiadomo, tam do 5 minut, nie? Już teraz też miałem takie momenty tam, że się trochę zagubiłem, bo dzisiaj pierwszy raz ten dungeon robię, a jak się robi w kółko, to wam powiem, że tak, taka fobia w mózg wchodzi, że... No i został nam ostatni. Przewrócił się, bierzemy kolejny spot, ostatni, środkowy, bo Pendragon się na środku zrespi zaraz, jak zniszczymy ten posąg. I zaraz wam pokażę, jaki myk, jak ja to wszystko robię. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, pokażę na spokojnie. Dawać mi tu ten kluczyk, szmaciorze. Dalej, dropni. No właśnie, i właśnie, słuchajcie, jeżeli gracie na tym serwerze bodziakiem, to nigdy nie odpalajcie berka, bo berserk was zabije, zwyczajnie. Mnie tutaj dodają, jak szmaty, a ja berka odpalę. Dobra, to już jest ostatni spot na bank, ale sobie go przeczyszczę i tak, bo będą za mną biegły dzikie suki. Dobra, zniszczyłem, to jest Pendragon. Zaraz mi przyjebie z pół HP. No właśnie, dobra, chodź tu Pendragon. Usuwamy polimfory, załączamy to. Teraz berka możemy załączyć. Odpalamy czarnego orka, znowu ofamy poty, trzeba odbugować DMG. No i pizgamy gno. Po 92 tysiące, tak? O kurwa. A jak załączę tego pota, to po ile będę bił? Jezus, aż nie widzę. Po 110 tysięcy.
A, to jest przez to, że w pasek dałem, mam 10 potworów. Ile mam na potwory? Wam pokażę. O kurweł, ale mi przyjebał. O właśnie, no i się skończył kurwa ten. Śmieciu, chodź tu. To jest minusem, że na tym czarnym orku, jak wam się skończy niestety sprint, to on dalej nie będzie biegał, nie? Tak jak widzicie, po 100 tysięcy bije. Aha, bo mam całe szafirowe, nie mam full kryta. Dobra, bo brandzę zakładam i tak sobie do PvP, bo daje mi 30, nie? Do krytyka praktycznie. I na potwory mam 153. O kurwa, nieźle. Rekord mój. No widzicie, no nie mogę podejść. To jest właśnie na tym. O kurwa. To mnie pokasowało. Jak robiłem już 40 razy ten dungeon, to jeszcze nie umarłem od Pendragona. Dali, panie, kurwa, nie denerwuj mnie. Ten jebany sprint się skończył, tak to już by dawno był upierdolony. To jest sekunda, kurwa. Się teraz pierdzielę. Wiedziałem, że na nagraniu mi nie wyjdzie przepięknie ten dungeon. Nigdy tak nie jest. Jak człowiek chce nagrać, to zawsze się wszystko pierdoli. A, jeszcze biję bez rękawicy. No, ale bez rękawicy też jest dobry drop. Na autoataku mu nie dałem i widzicie chuja co robi. Uwaga, drop. I się wysypało. Proszę bardzo sobie patrzeć. Zakręcony pierścień, kryształy, wszystkie perły po 7 sztuk. Dobra, podnoszę to, bo zaraz mnie wywali skrzynia Pendragona. Zakręcony pierścień, mieliśmy 55, mamy 57. W jednym otworzymy. Co nam wypadło? Kryształ w ilości 10, tak? Kryształ 10? Co to kurwa jest kryształ 10? Ze skrzyni wypada magiczny, a nie, magiczny kamień, no tak, magiczne metale, kurwa, tego potrzebowałem przecież, tak? Bo 100 to za mało. No i wtedy szybko się od razu tepam, bo sobie zrobiłem ten teleport, żeby nie czekać. I tak wygląda Pendragon. I tak się 4 minuty go robi, nie? Widzicie, już kolejne bruki, 8, po 8 dropi, nie? A czasami nawet 2 staki, to po 16 z jednego bossa dropnie, nie? No, i tak to wygląda. Więc widzimy się na kolejnym dungeonie z prochu. Tego droższego, lepszego, gdzie więcej dropu jest. Dobra, wracamy słuchajcie na tą mapę z prochu. To jest ta przepustka na proch z naturą. Wchodzi się na mapie 180 w lewym dolnym narożniku, klikając na nią oczywiście ścieżkę przeznaczenia. Czekałem aż wymyśla swoje od 190 dwa razy proch. Jeden proch tak lata 160 km, czyli za dwa płacicie. No, 160 jak po taniej cenie naprawdę znajdziecie, nie? Tak więc za dwa, no to tak 300, około 350 i tak zawsze trzeba zabulić, nie? Na początku musicie pokonać tego szamana Orachi. Zamieniamy się tak jak ostatnio, czarny ork. Troszeczkę wolniej bije, ale szybciej chodzi, to jest duży plus, a jeszcze mi ta aura na metki starczy. Czy coś mam źle założone? Już wiem, co mam źle założone. Wypierdalaj, koniu. No, w bossy się mniej zawsze hita, niestety. Nic, żeby się tu nie dropi z metinów. Też musimy później pokonać 3 metiny. To tylko wam pokażę, jak wyglądają, ubiję i będziemy się widzieli w kolejnym etapie jakby tego dungeonu. I ubijemy bossa, zobaczymy dropi, kończymy. Widzimy się, jak dojdę do tych metinów, jak będę kończył ostatniego. Dobra, wracamy. Słuchajcie, muszę sobie odpalić wszystkie pocionki, bo mi padły. Kończymy trzeciego metina. I następnym zadaniem jest najgorsze, czyli i najbardziej zajmujące czas na tej mapie, czyli zabić 200 mobów, które się dalej pojawią. A wam powiem, że te moby to na przykład się pojawią, kurwa, jak nie wiem, kilometry przejdziemy, nie? Już z marmurka też się nie opłaca siadać, chociaż wiecie co, ja pojadę na swój spot taki, bo jest jeden jedyny spocik, zaraz wam pokażę. Usunę to, odpalę sobie cyk. Na konika ja jedziemy, bo to będzie szybciej. Tak są masakra po prostu, 2 na 10. Aha, i kupiłem sobie też strój gentlemana. To jest za 250 punktów IP, czy tam za 350. Pudełko możecie sobie wybrać. Tego i tak nie widać nigdzie, jak jesteście w to ubrani. Tylko daję wam bon, jak założycie nic więcej. Tu się zaczynają te moby. 200 takich sztuk musimy zabić. Ale patrz, jakie to są małe spoty. Kurwa, po 5 sztuk mam bić. Tu 5, tu 5. Zanim inne przyjdą, wybiję, pojadę dalej. To pomnóżcie to razy, kurwa, 10-20 razy. No to idzie na łeb dostać. Ale jeden takie kółeczko, jedno małe, gdzie jest więcej. W sumie tutaj by można ubić przykładowo, nie? Bo tu jest więcej coś tego spota. Oczywiście moby słabe jak wszędzie. Tyle, że mam berka teraz włączonego, to mi jadą. Tak to mi tutaj w ogóle HP nie zabierają. One też mają coś hapsów oczywiście. Zdycha już zabita jeszcze ze 190. Oczywiście ja to na marmurku robię, bo ich trzaskam wtedy na dwa hity, tak? A tutaj teraz na koniu to bym się bawił i bawił, nie? Tu cały czas jest mało, wam powiem. Tam takie kółeczko jest na końcu. Tuś kurwa też się jedzie i jedzie, bez sensu to zrobili. Tam jest to kółeczko, zaraz wam pokażę.
Na tym kółeczku będziemy to klepać na marmurku. Oczywiście to poza nagraniem zrobię, skończę, to pójdziemy na Pendragona i tyle. Znaczy Pendragona, pfu, tu jest inaczej, boss. Jakoś inaczej się... Tu jest to kółeczko. Zawsze więcej, patrzcie. Z 15 myślę, żeby było, więc widzimy się, jak to wybije. Dobra, wracamy. Jak zabijemy odpowiednią ilość stworów, pokazuje nam się komunikat. Stwory zostały zniszczone, teraz pokonuję Amanera. Czy tu jest Amaner? O, widzicie, nazwę nie pamiętam, tylko dwa razy tu byłem, teraz jestem trzeci. No i kawałek trzeba jechać znowu do przodu, niestety kawałek, może to mało powiedziane, ale tu się jedzie naprawdę dosyć długo, trzeba przez ten most, później jeszcze ze 3 razy tyle, kurwa, jak cała mapa. I dopiero jest boss, to jest bez sensu, jakby już tutaj nie mogli zrobić areny za mostem, nie? Boziu... Co poradzisz? Ludzie i taborety, nie? Admin taboret i tak zrobił, kurwa. Zresztą szkoda było czasu, żeby tak mapę długo robić, kurwa, chyba że pobrał, to i taka była po prostu i nie umie edytować, no chyba że, nie? Nie wiem, jak oni to robili. Tragedia. Jakby coś było tu do roboty, to rozumiem, że to kurwa takie długie może być. Ale jak ja se kurwa jadę, jadę, bo se jadę, to jest bez sensu. Irytuje fest. No zobaczycie, tu się sypie po 15 pereł i inne itemy jeszcze, zobaczymy co tym razem wypadnie. Aha, oczywiście. Rękawica ta lepsza. Zobaczymy, jak z nią się wysypie. Odpalimy jeszcze raz aurę. Mamy berka, na nim to można mieć. Cyk. On odpycha, to jest najgorsze. Dalej odbuguj. No i bijemy trochę mało. Odpalimy sobie potkę. Good. Po 81 nieźle. Cykamy go w moment praktycznie. W minutę. I zobaczymy drop. No, oby się ładnie wysypało. Trzeba botować na tych bossach, bo jednak mają jakieś DMG. No, zobaczymy, zobaczymy. Po 15 pereł owoce, te życia, czyli na rangę, ulepki, tylko nie wiem nawet po ile. Broszurka za czerwony zakręcony, niebieskie perły, fioletowe, różowe, czarne, bryła złota, kapera. Zaraz zobaczymy po ile sztuk. Lipa mi wypadła niestety. I za 400 kK coś takiego robić, prawie. Nie opłaca się tego, opłaca się szpony Pendragona, mniej dropi perełek, no ale taka jest moja. Czekajcie, tepniemy się na przykład pod świątynię i zobaczymy ten drop, po ile tam wyleciało. O kurwa, ale tu bydła, wow. Powybijamy sobie, co wy na to? I to mieczem bije z średnimi. Dobra, bo się zacząłem. Cholera, idziemy na czerwony las na początek i już wam drop pokazuję, bo sam jestem ciekawy. I dlaczego tam dropu? Info. To jest drop z tego bossa. Różowej 15, krwawy 5, kryształ w ilości 20, czarnej perły 15, fioletowa perła 15, skamieniałość 5, bryła złota 15, zakręcony 4 sztuki, kryształ 1, niebieska perła 5. Czerwony kufer 10, broszura 20. Średnio opłacalne, ale czasami się sypie więcej, jak mówię, nie? No i takim sposobem zbieramy sobie zakręcone na przykład na sprzedaż, które są naprawdę opłacalne, bo 240 milionów za 10 sztuk, nie? Razy 6, a zaraz będzie razy 7, bo muszę kupić przepustki. I będziemy czochrać dalej. Tu już mam uszykowane, jak mi się w sklepie zwolni, wam powiem. W sklepie mało się zwolniło. Lipa, no nie chcą kupować, no. Nie wiem, czy za drogo wystawiłem. A life is brutal, więc tutaj kończymy ten odcinek. W kolejnym zaczynamy XP do 210 poziomu. Nie wiem, czy będziemy ulepszali, raczej jeszcze nie. Tak więc pomyślimy. Będziemy na pewno w kolejnym kończyć biologa, bo już pół oddałem biologa. Kupiłem sobie te tam klepsydry, teraz musimy takie oddawać. Jeszcze trochę po dropie do tego 210, później oddam, resztę wywalę na ziemię. Oczywiście tradycyjnie, bo to gówno warte. I... Tyle, czyli kolejny odcinek EXP, biolog, może zaczniemy ulepszać. Nic pewnego, więc dzięki za uwagę, w tym odcinku trzymaj się, cześć, papa. Napiszcie w komentarzu, czy drop jest ok z tych prochów naturą, bo jak dla mnie to jest średnio. Trzymajcie się, cześć, papa.